Cześć grzybiarze, jak się macie? Tu Doman. Mam nadzieję, że dobrze. All I want for Christmas is Doman. Jest dzisiaj ze mną Nutka. Cześć, jestem Nutka. I jest to moja kuzynka, która powiedziała: ej Patryk, weź zrób jakieś fajne DIY na YouTube, a to ja ci pomogę i będziemy razem robić super ozdoby. Tak. Ja mówię, dobra Nutka, chodź, to zrobimy. Więc zaczynamy. A dziś mamy Vlogmas. Vlogmas 7! Zaczynam od pierwszego DIY, który wymyśliłem sam. Który będzie polegać na tym, kupiłem w tamtym roku te bombki. One kosztowały chyba złotówkę, każda była przecena po świętach. W sensie w tym roku, w styczniu. Otwieraj. To są jakieś plastikowe bombki, które nie są za ładne. I tak wyglądają. I co z nimi zrobimy teraz? Chcę je obkleić taką masą, żeby one miały taką fajną teksturę. I potem muszą sobie przesunąć. Więc zaczynajmy. Obklejmy jak najmniejszą ilością, bo tego mam dość mało. Ale myślę, że starczy. A jak nie, no to trudno. Zobaczcie. To jest, co to jest? Gładź szpachlowa. I teraz tą gładź szpachlową nakładam na całość. Kolor jak będzie przebijać, ale to nic, bo go posprayujemy na koniec. Postaraj się, żeby starczyło. Ciekawe. Dobra, i jak jest na tym warstwa, to tak obklejam, żeby zrobić takie, wiecie, albo dam, może jeszcze trochę dodam. Żeby to było takie trójwymiarowe. Ona szybko zasycha, bo już czuję, że ona jest zaschnięta. Więc robię takie tyk, tyk, tyk. Nie jest tak łatwo być artystą, chyba że jest zimną. Ja... nie robię. Musimy tak poklepać jak ty? Bo się robiły takie kujki. Natalka robi sposobem zahaczkowym, a ja sposobem na patyk. Bo są dwa sposoby takie można robić. Innych już nie można. Czy to będzie wyglądać dobrze? Nie wiem, bo jakoś w mojej głowie wygląda o to lepiej, ale... Chociaż na C wychodzi fajnie, co? Dobra. Idę ją wywiesić. Do tego wrócimy na koniec, jak zasnie. Następnym faktem będzie to, że Jowita ma sklerozę. Żart. Teraz przechodzimy do DIY z zeszłego roku, ale chciałem go powtórzyć, więc i tak mu go pokażę. Bierzemy szklane bombki i wlewamy do środka farbę. A, trzeba rozrobić farbę, wziąć miski, ale mam i to w ogóle z zeszłego roku. Robimy kolor. Nie wiem jeszcze jaki będzie kolor, ten jest brzydki, ale na instrukcji wygląda on jak po rozmieszaniu ładniejszy. Boże, ciągle muszę wstawać. Biały kolor jak śnieg, wlewaj stanowczym ruchem. Wszystko? Wszystko. Stanowczym, o tak. No to czekaj. Więc wygrzebię. Im więcej się wleje do tej bombki, tym szybciej to pójdzie. Dobra. Teraz pigment. Pigment. Ile tego? Tego nie wiem, na razie daj małutko. Także kilka gotów? No tak malutko i wymieszamy. Wobec co? No już zatrzymaj. No można więcej jeszcze. No na razie, jest tak, czyli się nie zmienił praktycznie. No dawaj tyle. Chyba jeszcze za jasne, nie? Mhm. Jeszcze trochę. Golnij! Jeszcze trochę czy już? Nie wiem jaki kolor chcesz osiągnąć. Chyba jest okej. Okay. No w sumie. To co, próbujemy? Mamy taki fajny świąteczny papier. I wlewamy. Dobra, wleję na razie tyle. Teraz Nutka. Rozprowadzaj to, tak wiesz. A ja wlewam następny. Do kamery ładnie pokaż wszystkim. Ej, ładny kolor, co? Fajne, bo możecie sobie wziąć kolor, jaki tylko sobie chcecie i zrobić taką choinkę, jaką sobie wymarzyć. Czarna, może być zielona i może być taka, jak ja robię właśnie, czyli najładniejsza. Dlatego właśnie fajnie więcej wlać, ale najlepiej jest je zostawić do góry nogami, żeby nadmiar wypłynął przez noc, bo to tam, wiecie, będzie na dnie się osadzać taka gruba warstwa, a to chodzi, żeby z każdej strony trochę wzięło. Dlatego obtaczamy i możesz zrobić tak też, czekaj. W ten sposób, nad tym i wtedy to spływa z każdej strony. Popukaj tak. O, moja już jest gotowa.
Jezu, ale to zajebiście wygląda piękna jest ta pompka. Patrzcie, jaki śmieszny wzorek. Takie wzorki też są śmieszne, co nie? Nutka? Mhm. A jaki ty byś wybrała kolor? Masz. Śmieszne. Dobra, może lepiej tak nie pukać szklaną bombką. Kupiłem też takie. Się zastanawiam, czy to będzie fajne, bo one są... matowe takie, takie szkło i się zastanawiam, czy to też zrobić. Tak. Tak? Bo nie wiem, czy to będzie fajne, czy nie, ale chyba tak. Bo się zastanawiam, bo one są jakby takie, wiecie, szkło matowe w ogóle. Dobra, spróbujmy. Znaczy zacznę najpierw na tej jednej, czy to będzie fajnie, czy beznadziejne. A jeśli zastanawiacie się, dlaczego jestem w czapce, to dlatego. Jak wyglądam, panie Szymonie? Jak zawsze podniecająco. Pięknie, co? Spróbujmy teraz do tej. Tak, ja teraz znać. To do... czekaj, zaraz ci dam. Kurde, mało jest tej farby, czy trzeba ją wierzyć tych bombek jeszcze? Nie. 20. Ej, ale fajne są te bombki. To było jedno oko. A ile mam tego nalać? No tak, na oko nalej, żeby się dobrze ten później tak to się wyleje z nadmiaru. O, zobaczcie, jakim się zrobi piersi. Idziemy skończyć bombki i wracamy z gotowymi. Dobra, wracamy do pierwszych bombek i spróbujemy je teraz spryskać tym. Let's see. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś to tutaj. Też nie. Dobra, idziemy na walkę. No. Możesz się tak nie obkręcać. Wieszaczkowanie. No, wieszaj, byniu. Ale bombki na nutki wyszło ładniej. Kolejny, nie lifehack, tylko może chciałbyś DIY. No. To będzie girlanda. Ja zamówiłem lampki choinkowe rok temu i one przyszły, w tym sensie baba sprzedawała wszystko razem. Więc dobra, może coś z tego zrobię. Jest to stare, w sensie takie widać, że to jest stare, perelowskie, ale myślę, że można zrobić z tego coś fajnego, albo i nie. Mega linieje. Ja bym przede wszystkim zrobił tak, że wszystkie te włosy dał w jedną stronę, wszystkie dawaj w lewo. Czyli w całą stronę? Moją, no. Tak staram się je naprostować, żeby nie były na gładko. Myślę, że będzie ładnie to wyglądać. Ale to linieje. To jest to, co zrobiłaś? Tak. Ja mówię o tym. Aha, w taki sposób. Ja jeszcze chcę w to powtykać gałęzie prawdziwe. Ale nie mam ich teraz. Kupiłem takie bombki. One praktycznie wyglądają jak co robiliśmy my. Tylko one są malutkie. Kuleczki wtykamy. Mogę to wszystko zrzucić na razie na tak. Podłogę? Myślałem, żeby w to, to widać, wtykać takie te. Ale na razie chcę to położyć. A, może jeszcze lampkami. Żeby to nie były tak te... takie jajeczka. No właśnie chciałbym, żeby to było takie skupiska, nie... Nie takie ten, tylko że to będą jak takie... Nie wiem, jak to się nazywa, ale są takie jak te. Tylko ja bym jeszcze, wiesz co zrobił? Powtykał między to prawdziwe gałęzie. Zobaczcie, jak to wygląda z naszej perspektywy. Mi się wydaje, że spoko. Jeszcze jakby były te. Znaczy w porównaniu do tego, to myślę, że fajnie to wygląda. Tylko jeszcze by się przydało prawdziwe gałęzie, żeby to uzupełnić i lampeczki. Nie, niuniuś? Tak by to wyglądało na razie. Chcę kupić jeszcze gałęzie, bo chcę ogólnie to mieć u siebie na jako ozdobę w domu. Tak, Nutko? Też byś tak chciała? Tak, bardzo bym tak chciała. Ale chcę te gałęzie prawdziwe, więc pojedziemy kupić gałęzie. I ogólnie jedziemy dalej do galerii, więc zaraz do zobaczenia w samochodzie. Dobra, ogarnę w mieszkaniu i jedziemy teraz do Arkadii, tak? Tak. A mam syfa jakoś pomiędzy tym. Czas wyrzucić. Fałszywy kółko. Jesteśmy w drodze do Arkadii, praktycznie jesteśmy już przed Arkadią. I... Napis Arkadia. Jest Arkadia. Nie widać. No, nieważne. Jest po lewo Arkadia, więc wchodzimy do środka, tylko zjadę na parking. Chcę mega zjeść w Taiwoku taką supę, którą zjadłem wczoraj pierwszy raz i była super. I chcę ona nie była dostępna, bo jakby nie była dostępna, to byłoby nie fajnie. Mam zamówionko z Taiwok i jak zwykle dolewka z KFC i zielona ice. To jest najlepsze picie, jakie piłem w całym swoim życiu. I jak zjem, to musimy iść do Leo Melo. A małżeństwo zamówiło McDonald's. Natalka daje okejkę, ale śliczna dziewczynka, co? Tak ładnie wygląda dzisiaj. Oni już mają jedzenie, a ja czekam dalej. Tak wygląda. To jest kurczak i to jest chyba czosnek u góry. I to jest ogórek jeszcze i marchewka, ale jest mega pyszny. I ten kurczak jest taki pyszny i krupiący.
ostrość. Pyszny i makaronik taki jest fajny. Bardzo dobry makaron. I ogólnie wszystko jest pyszne. Patryczek wszystko zjadł ładnie. Ładnie najedzony? Prawda? Bardzo ładnie. Bardzo dobre. Dolewka z KFC to jest coś tak niesamowitego. Bierzecie sobie takie coś, chodzicie po galerii i dolewacie jak chcecie. Sztort, co? Teraz się zastanawiam, czy zjeść sobie sernik z... skąd? Ze Starbucksa? Czy kupić sobie loda Grycza? Sernik. Ale lodzik jest taki zimny i taki ten. Pokaż mi, Julka, co robisz. Wącham świeczkę. Podoba ci się? No, może być. Nie, Julka lubi wąchać świeczki. Ja też. O, te są ładne. Jesteśmy teraz w ogóle w Zara Home. Nie, w Hand & Home. Dziwna. Ciekawe. Dobra, idziemy teraz sobie. Ale mam kropki na twarzy, bo dzisiaj nagrywaliśmy film, miałem charakteryzację. Zawsze jak zmyję to, to mam takie coś dziwnego na mordzie. Idziemy sobie do Le Romelu. Przyszliśmy pół galerii niepotrzebnie, bo źle poprowadziłem nas jako przywódca stada, ale doszliśmy do lodów Grycan, więc uznajmy, że chciałem iść na lody Grycan. Nie wiem, czy nagrywam, czy nie nagrywam. Kupiłem sobie lodzika, który już praktycznie jest zjedzony. Jest bardzo dobry, o smaku pana kota. Dobra, i zmierzamy do Le Romelu. Mam to. Ja kupiłem chyba ten, ale już nam to jest niepotrzebne. To jest 0,4 piaskowe, bo zapomniałam. Dobra, mamy gąbkę, żeby podbijać te bombki. Płać i farbę. Więc możemy iść do kasy, chodź. Wracamy sobie do domku z Leroy Merlin z itemkami. Z itemkami, Niunia? Z itemkami. I właśnie sobie stoimy na światełkach. I pada deszcz. Tylko dlaczego pada deszcz, skoro jest zima? Wiesz, co, Niunia, powinno padać, skoro jest zima? Śnieg. Śnieg. Dziwne. A jeszcze muszę odebrać paczkę właśnie, bo zamówiłem lampeczki, bo kocham lampeczki. Więc podjedziemy jeszcze do paczku, a to zapomniałem. Zbieram paczkę! I wróciłem do domu. Tutaj, zobaczcie, wymyśliłem taką konstrukcję, że włożyłem folię do kubka i na to postawiłem te bombki do gronogami, żeby sobie farba spłynęła. A tu, jak widzicie, mam już paczkę i ją otwieram. Baba tak zakleiła, że nie mogę jej otworzyć, ale w końcu udało się otworzyć ją do gronogami. I mam tutaj takie stare lampeczki i ona miała taki, zobaczcie, pilocik z głośnikiem, który gra normalnie i leci muzyczka, zobaczcie to. Hit. No, a chciałem je zamówić właśnie, żeby zobaczyć, czy to serio działa, bo już takich nie produkują, one mają chyba z 20 lat, albo tam, nie wiem, z kilkanaście. No i tyle. Tak by było, więc żegnam się z wami i do zobaczenia jutro o 15:00. Nara.